Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Twój jednoślad zanim zepsujesz. Moi drodzy, co my dzisiaj będziemy robili? Jak widzicie, dzisiaj nie jestem w warsztacie, jestem w swoim warsztacie elektronicznym. Dzisiaj będziemy naprawiali czujniki prędkości, czujniki halotronowe z dwóch różnych modeli pojazdów. Pierwszy jest z Aprilii SR50. Znacie doskonale ten pojazd, tego skutera, ten skuter i wiecie co on potrafi, to jest bardzo fajny skuter. To jest akurat z modelu na wtrysku, więc tutaj jest to fajne dopóki działa. A dobra, a nie o tym film dzisiaj. Dzisiaj zobaczycie jak wygląda budowa takiego czujnika. Postaram wam się pokrótce wytłumaczyć jak to działa. No i zobaczymy co się zepsuło, żebyście mogli zaobserwować jakie są tego konsekwencje, co w ogóle tam miało miejsce. Także zapraszam do oglądania filmu. Pierwszy czujnik z Aprilii SR. Próbowałem już go tutaj rozebrać. Widzę, że ktoś go naprawiał. Jest termokurczliwka założona, chyba to było rozcięte. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że to jest bardzo, bardzo ciężko wyciągnąć z tej gumy i ciężko w cokolwiek innego włożyć, żeby to znowu miało swoje, że tak powiem, zastosowanie. Tutaj nawet się coś wytarło, widzę chyba. A ja to zaraz sobie pod lupą zobaczę, co się stało. Naprawiał go ktoś, bo tutaj pierwotnie jest czujnik halotronowy montowany technologią SMD, a tu jest zastosowany przewlekany. Więc no działało, to na pewno działało, bo skuter działał, jak widzimy tu się chyba woda dostała i dlatego się coś uszkodziło. Moi drodzy, taki czujnik halotronowy działa na logice z reguły 5-woltowej. 5 V jest podawane tutaj na zasilanie, na czerwony przewód. Czarny przewód z reguły to jest masa, a niebieski jest to przewód sygnałowy. Spróbujemy tu sobie podłączyć, chociaż wolałbym nie podłączać teraz. Wyczyszczę to po prostu, zobaczę co tam się stało, może jakaś ścieżka się po prostu przerwała, może wyżarło tą ścieżkę, wiecie jak to jest, jest sól na drodze, pyły, kwaśny deszcz i tak dalej, widzicie taki tutaj nalot, śnieć taka już się tutaj pojawiła, więc trzeba by coś z tym zrobić, trzeba to wyczyścić i zobaczyć co się dzieje. Ja sprawdzę wszystkie połączenia ścieżek, przemierzymy to sobie, zobaczymy na jakim to etapie jest. Zdejmę tą termokurczliwkę oczywiście i zdejmę tą gumę, bo to chyba było przycięte. Tak, dobra, ja to rozetnę sobie, żebyśmy mieli swobodę, żebym ja miał tutaj swobodę działania. Zrobię sobie zdjęcia tego przede wszystkim, żeby wiadomo było jak to było podłączone wcześniej, żeby potem nie popełnić jakiejś gafy, tak, jak zamontujemy i żeby coś nie wybuchło. Co prawda licznik się nie uszkodzi, ponieważ na wejściu tego przewodu sygnałowego jest zastosowany rezystor, który nam redukuje napięcie, więc nie ma siłą rzeczy możliwości, żeby tutaj nawet jak podłączy się 12 V, żeby uszkodzić licznik. Licznik z tego skutera sprawdziłem na generatorze, po prostu generujemy sygnał prostokątny, no i sprawdzamy co się dzieje. Licznik działa, ale nie działa jeśli podłączymy ten czujnik. Dobra, ja to rozbieram, wracam zaraz, zobaczymy co się będzie działo. No i tutaj się tak chamsko podziało, zobaczcie, może będzie widać jak to jest tutaj wszystko zaśniedziałe, po prostu zaczęło to oksydować, oksydacja zrobiła swoje. Zobaczcie, tego to tak gołym okiem bardzo nie widzę, ale pod lupą to oglądałem. Zobaczcie, ja to wszystko umyję zaraz alkoholem izopropylowym i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak, alkohol, jakaś szczoteczka. Jest taki pędzelek plastikowy, bardzo fajnie się tego używa. Notkę, na której sobie zawsze coś rozkładam i czyścimy. Dobra, włożymy to.
to tutaj pokazać dokładnie, jak to będę czyścił, żeby było widać. Może być tak, że ta korozja, która tutaj powstała, robiła zwarcie. Może jakiś wskaźnik sobie wezmę, umowny. Ta korozja, która tutaj powstała, mogła robić zwarcie, przewodzić i po prostu był zatkany ten przepływ tego. Czy zatkany w sensie zaczęło przewodzić cały czas napięcie stałe. No i siłą rzeczy mogło dojść do tego, że po prostu nie widział tych impulsów, prawda, które generuje ten czujnik. Jak ten czujnik, jaki tu jest czujnik zastosowany, bo są dwa rodzaje czujników, unipolarny i bipolarny. Unipolarny to jest taki, że włączamy i wyłączamy jednym biegunem magnesu. Wystarczy go zbliżyć, oddalić, on się znowu włączy, wyłączy, włączy, wyłączy, prawda? A bipolarny działa w ten sposób, że jednym biegunem włączamy, drugim biegunem wyłączamy. Na przykład dodatnim biegunem północnym i południowym, chyba to tak jest w magnesie, włączamy, a kolejnym wyłączamy, żeby on zaczął działać. I tak to się przełącza i robi się stan wysoki, niski, wysoki, niski. I licznik sobie sczytuje te stany, przekładając te całe przeliczenie na wyświetlanie ilości kilometrów i prędkości, prawda? Dobrze, ja jeszcze sprawdzę sobie pod szkłem powiększającym, czy to aby jest tutaj ok. O, jest tutaj czysto, nie ma żadnego zwarcia, chociażby jeszcze można by tu spróbować doczyścić. Jeszcze tu troszeczkę. Jaki mikroskop bym sobie mógł zrobić tutaj, o, pyk, coś widać, o, ciekawa sprawa, tylko musiałbym chyba oddalić, wiecie co, dobry pomysł na mikroskop, taki z zoomem, lupę przykleić tu, przykręcić, o, i teraz można oglądać sobie, nie, jednak to jest bardziej przystosowane do ludzkiego oka chyba. Chyba, że trzeba o jakiś zrobić zoom taki konkretny. A, to dopiero tutaj widać. Ostrość się łapie. Samo ostrzy nawet. O. O, spróbuję jeszcze zbliżyć. Może teraz coś złapię. A, przez tą soczewkę nie złapię ostrości. Ale chciałbym wam to pokazać bliska. No mam taki mikroskop chiński, byle jaki, ale nie będę szalał tutaj. O, teraz fajnie złapało nam ostrość. Zobaczcie, jeszcze tutaj jest brudno, więc muszę to tutaj wyczyścić, żeby tutaj żadnej śniedzi nie było, że tak powiem. No bo to wszystko powoduje przewodzenie prądu elektrycznego. No i co za tym idzie, no nie działa nam tutaj jak powinno. Dobra, dalej czyścimy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tylko ja muszę sobie założyć chyba moje szkło powiększające, bo bez nich to ja nic nie zrobię, moi drodzy. Tak. Musiałbym chyba unieść ten. Ten czujnik. Patrzcie, że będę robił poza kamerą, ale muszę niestety sobie szkłem powiększającym pomóc. Trudno. Tak. No muszę się chyba zaopatrzyć w emalię taką specjalną do zabezpieczenia układów elektronicznych. I będę musiał to zabezpieczyć, bo widzę, że sytuacja jest nieciekawa.
coś się tu wytworzyło. Nawet było zwarcie między tymi stykami, ja te styki potem poprawię tutaj, te luty. Między tymi lutowaniami było zwarcie, moi drodzy. Więc już mogło to tutaj w tym momencie przewodzić. Wyczyściłem to maksymalnie. Po prostu nie używam na co dzień, moi drodzy, takiej emali do zabezpieczania układów drukowanych, ponieważ no ja po prostu pracuję przy radiokomunikacji bardziej, takich rzeczach, które używa się wewnątrz. Więc tutaj będę musiał się zaopatrzyć na koniec, po naprawie to tutaj wszystko, że tak powiem, skorygować. Dobra, ja podłączę sobie tutaj, sprawdzę sobie może pierw miernikiem, czy nie mam tu jakiegoś zwarcia. Będziemy słyszeli. O. Gdzie to mamy? O. Dobra. Więc szukamy. Plus i minus. Zwarcia nie ma. Zwarcia nie ma. Między masą a sygnałem. Zwarcia nie ma. Ok. Dobra. Przejście jeszcze między tymi połączeniami. Jest. Zasilanie. O, jest linia zasilania i rezystor. 100 ohmów. Tutaj też chyba dochodzi 100 ohmów, tak. Masa. Sygnał, coś tutaj nam nie łączy. To chyba ta. Chyba ten masowy. Dziwi mnie to. Przecięta ta ścieżka jest. Środkowa od masy. Zobaczymy. Dobra, ja sobie muszę zobaczyć, jaki to jest czujnik i data sheeta sobie z niego ściągnąć. Haha, to nie będzie proste. Aj, on jest pod tym. Muszę go wylutować po prostu. I zobaczyć, jaki tam jest symbol na nim. Jak go wylutuję, zobacz, jaki symbol jest. Ciężko będzie tak odczytać. Musimy zobaczyć, jakie są połączenia. Czy z reguły ten czerwony to jest, że tak powiem, napięcie. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy. Robimy na próbę. Dobra, musiałbym sobie tutaj sondy zmienić. Zaraz wracam, jak pozmieniam tutaj wszystkie połączenia, bo chciałbym wam to pokazać na jak to wygląda na mierniku. Czy to napięcie się pojawia, czy też nie. Tak, jak widzicie, mamy podłączone zasilanie. Mamy tu mam ustawione 50 mA. Tutaj mam, przepraszam, 500 mA. Tutaj mam 5 V. I zobaczymy, zobaczcie, teraz pojawiło nam się napięcie na wyprowadzeniu tego przewodu sygnałowego. Ja spróbuję, o, zbliżę magnes. Nic. Zbliżam tak magnes. A kurde. Tak, odwracam go teraz. O, wyłączył się, widzicie? Jest 400 mV, a teraz jest 1,2 V. Więc jeśli tutaj jest to sterowane, jeśli odczyt jest dodatnim, że tak powiem, wzrastającym, że tak powiem, zboczem, to znaczy, że tutaj jest za niskie napięcie, 1,5 V, to znaczy, że tutaj chyba to pracuje na 12 V. Ja tutaj zrobię 12 V. Zobaczymy. Mamy 200 mA poboru. Zrobimy równe 12 V, dobra. I teraz mamy, widzicie, o, 3 V. To by się zgadzało, bo na 3 V to na pewno takie coś będzie pracowało. Spróbujemy znowu zbliżyć magnes odwrotnie. O, wyłącza się. I włącza się. Elegancko, elegancko. Zobaczymy, co się stanie, jeśli my to sobie podłączymy do obwodu, do sprawdzania obwodów. Nic. Jest 40 ohmów. Jeśli zrobimy sobie tutaj więcej niż 40 ohmów.
O, zobaczcie. Wyłączył się, zamknął się, wyłączył się, zamknął się. Można przypuszczać, że jest. O, zobaczcie. Zbliżam, wyłącza się, oddalam. Pokażę Wam to na kamerze teraz, żebyście mogli zaobserwować. Obserwujcie kamerę. Strasznie mi te moje statywy tu nie działają tak jak należy. Zobaczcie. I tak ilość razy sobie zlicza ten licznik i sczytuje sobie właśnie to, przeliczając to wszystko na. Działa. Mogę powiedzieć śmiało, że działa. Więc nie muszę tutaj nic, że tak powiem, więcej wymieniać, lutować, nawet nie będę sprawdzał. Tylko muszę zabezpieczyć to, ten czujnik, tą emalią taką do elektroniki, którą muszę niestety kupić, nie mam jej na miejscu. Muszę to kupić, zabezpieczyć. To musi być niestety zabezpieczone, bo następnym razem znowu wilgoć zrobi swoje i będzie po imprezie, moi drodzy. Okej, dobra, przypuśćmy, że ten czujnik mamy gotowy, bo można tak stwierdzić, że jest naprawiony. A wystarczyło tylko wyczyścić to z tej śniedzi, która nam tutaj, jak widzicie, no, szkodziła naprawdę. Zatem to odkładam na bok. Całą tą oprawę też wyczyszczę, ale ja już będę miał emalię, to będę to do końca robił. To poczekam, aż emalia przyjdzie. A tutaj mam czujnik po prędkości. Czujnik prędkości, tak, czujnik licznika ze skutera SIM Jet Sport 50 dwusów. Tutaj to działa na podobnej zasadzie, z tym, że widzicie, tutaj w środku jest taki motylek, takie wycięcie, o, może to będzie widać, o, widzicie, takie wycięcie, w to wchodzi taka płetwa ze ślimaka, obraca tym oczywiście i, żeby miał taki śrubokręt płaski, obraca tym, a w środku magnesik znowu mija się z tym czujnikiem halotronowym i znowu robi impulsy. Dobra. Sprawdźmy, jakie tutaj mamy kolory. Czerwony, biały i czarny. Takie mamy, więc można przypuszczać, że czerwony przewód to będzie zasilanie. Z reguły tak jest. Z reguły tak jest. To sobie może tutaj, o, złapię do imatora, żeby mi było łatwiej tym manewrować. O, odłożę to na bok. Podłączę tutaj zasilanie i zrobimy podobny eksperyment jak tam. Później rozetnę to sobie, będzie mi łatwiej, a potem to zrobimy na nowo. Tą termokurczliwkę. Tak, otwieramy to. Dobrze. Tu ktoś coś chyba robi, zobaczy, jest coś zaznaczone. Więc podejrzewam, że ktoś tutaj już próbował coś naprawiać. Mam nadzieję, że ktoś tego nie zepsuł, nie spalił, bo to byłby najgorszy scenariusz, jaki mógłby być. Ale dobra, zrobimy sobie znowu 5 V, bo nie wszystkie liczniki działają na 12 V, nie wszystkie te czujniki na 12 V działają. Z racji tego, że nie potrafię tego teraz otworzyć, bo zobaczcie, to jest tak zaklejone, no trudno się do tego dostać. Jeśli będę musiał, to ja to będę starał się tutaj po prostu wyjąć, wydłubać ten klej, podgrzeję to i zobaczymy, może się uda. Ale pierwszy sprawdzimy, może to w końcu, może to działa, a nie wiemy. Więc nie mamy wejścia do środka jakiegoś, żeby tam w ogóle sprawdzić, jak to działa. Więc no, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, podejrzewam, że konstrukcyjnie powinno być podobnie jak tutaj. Tutaj specjalny rezystor, widzicie na wejściu, który nam ogranicza prąd, żeby po prostu nie uszkodzić układu, prawda? O. Dobra. Próbujemy tu podłączać te 5 V, zobaczymy, co się będzie działo. Sygnał, podejrzewam, będzie biały, to jest tak na 99%. Minus damy sobie z tej strony, a plus damy sobie z tej strony. Zobaczymy, czy to w ogóle żadnego poboru nie ma. Tam było 100 mA, a tutaj nic nie mamy. Open. O, coś tu się dzieje. Dobra, pierwsze sobie pomiar napięcia włączymy. A nie potrafię tu się. O, tak. DC voltage. 500 mV. Zobaczcie, 500 mV mamy. To jest mało, to jest za mało. Nie wiem, czy to w ogóle działa.
Próbujemy tym pokręcić sobie, co jest wewnątrz. Chyba nie. 485 mV. Spróbuj tutaj zwiększyć napięcie, dobra, ryzyko. 12 V. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Dobra, chyba nam się napięcie wypięło. O, jest, coś jest, spoko. 10 V nam pokazało. Ale nic poza tym. Aha, to znaczy, że cały czas jest zamknięty, widzicie? Może być spalony. Jeśli ktoś naprawiał, to mógł go spalić, tak? Nie mam schematu z tego skutera i z instalacji tego skutera, więc kurczę, może być problem. Dobra, ja to spróbuję, powiem wam szczerze, otworzyć. Musiałbym tu chyba zastosować lutownicę na gorące powietrze, żeby można było cokolwiek. Tak się to wszystko tu poprzekręcało, powiem wam. Musiałbym to jakoś sobie tu umiejscowić w tym imadle. O. Delikatnie to podgrzewać. Spróbujmy to wydłubać, co? Ile tam damy? 400 stopni, żeby było szybciej, nie? Grzejemy sobie pod RM. Hot się mówi. Wszyscy mówią hot, nie? Profesjonaliści. Niech będzie hot, hotem polecimy. Wiem, jest 400 stopni. Grzejemy. O, coś się dzieje. Dobra. Może się uda. Super by było, powiem wam. O, śmierdzi to. A może za dużo chyba tego, tej temperatury. Tam jest mniej. 240. 240 powinno wystarczyć. Ja sobie tu będę podglądał przez lupkę, a wy sobie patrzcie tutaj do kamery. Spróbuję to po prostu tutaj otworzyć. Delikatnie wydłubując. Powiem wam tak, to jest naprawdę twarde, ale po podgrzaniu robi się z tego taka galaretka. Taka galaretka twarda, taka al dente. Al dente się robi. O, jesteśmy gdzieś tu w środku. Coś białe się pokazało, widzicie to? A może wam zrobię zooma jeszcze? O. Byście mogli zaobserwować. Nie zasłaniam. Dobra. Chciałbym, żebyście to widzieli. No i można to chyba fajnie będzie. Będzie możliwość chyba, powiem wam, fajnie schowania tego silikonem, zaklejenia, uszczelnienia. To jest lepsza sytuacja niż w przypadku Aprili. Bo to jest taki cały zewnętrzny modulik, który nam to jest fajną robotę robi. O. Trudno, powiem wam, jedną ręką grzać, a drugą to wyjmować. To nawet niespecjalnie to było, że tak powiem. O, odłożę. Nagrzało się. Momentalnie to twardnie, słuchajcie, i teraz w taki sposób można to właśnie zniszczyć. Ale jak jest ciepłe, to jest bardzo plastyczne. Takie, jak powiedziałem wcześniej, al dente. I fajnie to wychodzi. Widzę, że izolacja już fajnie tu napuszcza. Tak, to już napuściło. O, super. Fajnie. Elegancko, profesjonalnie. Słuchajcie. Dobra, jeszcze to troszeczkę nagrzeję, żeby to nam tu wyszło. O, widzę już płytkę powoli. My musimy wyjąć tylko ten element tutaj z przewodami. Ja muszę wyjąć ten element z przewodami, w którym jest elektronika zawarta. A żeby się tam dostać, to niestety muszę to wydłubać. Ja to jeszcze zmniejszę sobie podmuch. Nagrzeję. O, tak. Żeby się udało, słuchajcie, bo naprawdę chciałbym to naprawić. Powiem tak. Jeśli no nie da się tego kupić nigdzie, czy może da się z oryginału, ale słuchajcie, no wiecie, te czujniki nie są za tanie. Cześć.
Puścimy to sobie, sorry, zahaczyłem sobie to. O, nie są za tanie, więc sami wiecie, że... Do Syma są dosyć drogie te części, więc spróbujemy to naprawić. Dobra. Spróbujemy to naprawić. Ja dalej to grzeję. Zobaczymy, czy się uda. No, musi się udać. Co się nie uda? Się powiedziało, a to trzeba opuścić B. O, zobaczcie, jak ładnie wychodzi cała masa tutaj dookoła. Oczyszczę to całe. Bo może magnes się uszkodził, słuchajcie, i on może się nie obraca w środku? Albo się oderwał? A halotron jest cały czas zamknięty? No. Powiem wam, trochę sobie to naśmieniłem, ale to nic. Sorry, ja tu uderzam moimi drugimi oczyma o... Musiałbym to o tak, dobra, tak. I zoom. O. Jeśli coś tam jest nie tak, to naprawdę przepraszam was. Ja to po prostu chcę wam to pokazać, jak to robię. Bo może jesteście zainteresowani. O, chyba to jest, wychodzi. Jest. Zobaczcie, wyjąłem to. Moment, odłożę to do hota. To nam wyszło. Mamy to puste. Miejmy nadzieję, że to jest sprawne. Ale pierw zajmiemy się elektroniką, ponieważ to bym też musiał rozebrać, wyjąć i sprawdzić, czy to jest ok. Jeszcze sobie pod lupą zobaczę. Dobra, tu wszystko mamy wyciągnięte. Ok, dobra. Nie ma szczelniwa, super. Dobra, teraz to musimy obnażyć z tej żywicy epoksydowej. No, żeby to obnażyć, to trzeba to znowu nagrzać. Kurde i... Dobra. Ja to złapię sobie za ten przewód. Spróbuję to. Nie wiem, z której strony jest... Jak to było włożone? Teraz dobra, muszę to zapamiętać. To było włożone tutaj. O, dobra, tak. Więc jeśli patrzę tak z prawej strony. Dobra, czerwony przewód, ok. Dobra. Jest tam pełno wody. Powiem wam, tam jest w środku mokro. Wilgotno. Więc mogło być tak, że coś się tam w środku skorodowało. Tak jak w tamtym przypadku. Dobra, patrzymy. Spróbujemy to nagrzać. Zobaczymy, co się z tym stanie. O, zaczyna się robić miękkie, fajnie. Jest, odchodzi elegancko. O, jakie gorące, cholercie. Najgorsze jest to, moi drodzy, że nie ma schematu do tego. To jest ten największy ból. Ale musimy sobie poradzić bez. Jak wiecie, no. Jak to mówią, dobry elektronik radzi sobie z wszystkim. Bez schematu nawet. No wiadomo, że są rzeczy, których nie zawsze da się naprawić bez schematu. Cholera. Gumowe szczęki nie ułatwiają pracy. Dobra. Podgrzeję. A znowu mi się przesunęło, przepraszam. Podgrzeję i spróbujemy. Mi się magnes przykleił, cholerny. Dobra. Podgrzeję. Jest, idzie. 250 stopni parzy. Uwierzcie mi. Jak jasny gwint. Spoko. Chyba to mamy. Ja muszę tą termokurczywkę tu rozciąć i zdjąć, bo denerwuje mi to. Dobra, nie będę się z tym caskał, po prostu. Tylko odetnę tu kawałek tej izolacji z tymi przewodami, będzie łatwiej mi pracować.
Ja się teraz męczę w tym momencie, a przewód możemy zawsze dolutować. Więc ucinam to na bok. To sobie włożę jeszcze do imadełka. Podgrzeję, wyczyszczę. No i patrzymy, co tam się z tym dzieje, nie? Zoomik dla Was, żebyście mogli zaobserwować. Mam imadełko z przyssawką, nie mam do czego przyssać, wiecie? Widzicie? Musiałbym jakąś szybę sobie tu chyba skombinować. Dobra, patrzymy. Schodzi. Schodzi, fajnie. To muszę znowu przez moje magiczne okulary. Ja Wam je potem pokażę. Podniecie, kuźwa, przez tych moich okularów. To wywalimy stąd w ogóle, bo to mi niepotrzebne jest. Na razie wszystko wylutujemy. Musiałbym sobie grot zmienić na chyba na mniejsze trochę. O, to może... Może pęsetą, bo... Zdaje się, że ciepłe. Dobra. To musimy wylutować, a tu bym sobie chyba użył hota. O tym chyba będzie łatwiej. Dobra, lecimy. Ile to mamy? Dobra, tak. 350 stopni sobie zrobimy. Zdejmiemy sobie to. Widzicie? Bo się resztki tego, tej żywicy epoksydowej wypala. No. Dobra. Czujnik z... ściągnięty. Wracam za chwilę, bo miałem telefon. Słuchajcie, z racji tego, że ten halotron, który mam, jest powierzchniowo montowany, zrobiłem to w ten sposób, od razu na żywca w te... wlutowałem go w te oczka, bo nie było go jak umiejscowić naprawdę. Muszę jeszcze tutaj jakoś wcisnąć ten kondensator. Ten kondensator odpowiada właśnie za te... To jest na zasilaniu, czy jest to na wyjściu? Na zasilaniu. Na zasilaniu... Tak, on jest na zasilaniu na plusie, że jakichś tam pików, zakłóceń nie odbierał. Także spróbujemy teraz podłączyć sobie te nasze wszystkie, że tak powiem, niezbędne elementy, żeby to sprawdzić. Dobra, pierw plus z tej strony. Mam nadzieję, że to zadziała. Minus. I teraz musiałoby nam zapiszczeć, moi drodzy. Podłączam do wyjścia. Nie piszczy, ale zobaczymy, co się stanie, jak zbliżę magnes. Wow. Jest! Działa! Działa! Ale ciekaw jestem teraz, czy będzie działało, jak my to włożymy do tej płytki tam. Czy ten magnes będzie na tyle silny, bo tu też chodzi o czułość tego halotronu. Czy będzie na tyle silny, żeby wysterować nam, czy wysteruje nam ten magnes w ogóle tą płytkę. Dobra, próbujemy. Czekajcie, ja to muszę pod lupą zobaczyć, bo to zobaczcie, jak to wygląda. To jest dosyć takie małe. Ale czekajcie, wchodzi. Wchodzi, dobra, weszło, ok. Dobra, plus, minus, sygnał, lecimy. Dobra, włożę do imadła. O, będzie to takie stabilne. Dobra, zoom musimy w tym momencie oddalić. W imadełku będzie stabilne. Będę mógł tu sobie śrubokrętem kręcić. I zobaczymy, dobra. Minus mamy tu, plus mamy tutaj, sygnał. O! Uwaga! Działa! Działa, 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 działa. Zobaczcie, kręcę i działa. Świetnie, świetnie, dobra. Bajka, słuchajcie, no mamy to, naprawiłem, naprawiłem, naprawiłem. Dobra, klient będzie zadowolony, a tak w ogóle to klientka, bo to od mojej, że tak powiem, no może nie starej znajomej, bo bym źle powiedział, od pani, która u mnie serwisuje skuter. Dobra, ja muszę teraz się wlutować tutaj tymi przewodami, no i co?
i oddaję to, nie no, musiałbym to od razu zakleić silikonem, dobra, ja to silikonem zakleję i zobaczymy, dobra, dobra, wyjmuję to z tej obudowy i biorę się za wykończenie, musiałbym tam jakoś ten kondensator, kurczę, wlutować, tam nie ma miejsca. Uff, dobra, dobra, wyjmuję to, a jest, wyszło, dobra. Dobra, zobaczcie. Musiałbym tutaj w to miejsce. W to miejsce muszę wlutować kondensator SMD. To jest kondensator nie elektryczny, tylko ceramiczny. Spróbujemy to zrobić, bo to jest bardzo ważna rzecz. To jest element filtrujący tutaj, żeby nam tutaj jakieś zakłóceń nie zbierało. Wiecie, o co chodzi? To działa impulsowo. Jak będą jakieś zakłócenia, no to ten licznik będzie mimo woli przy na przykład dodawania gazu od zapłonu iskrowego może się zdarzyć, że będzie po prostu już licznik pracował, naliczał. Kurwa. Czekajcie, muszę to sobie sprawdzić tu. Dobra, chyba dam radę. Żeby ten licznik już nam nie naliczał przy dodawaniu gazu, bo ten zapłon iskrowy może iskra ze świecy robić zakłócenia i po prostu nam tutaj już naliczać. Stojąc w miejscu, dając gazu, okaże się, że my jedziemy 100 na godzinę. Fajne by było, nie? Ja, dobra. Pasta, cyna, lutownica, lecimy. Tak. Kondensator. Czy wy to widzicie? Widzicie, zbliżę bardziej. O. Chyba zły zoom. Teraz. Ta-da. Nie chcę jeszcze zoomować. Nie chcę wam pokazać się tutaj. O, wyostrzyło się pięknie. Dobra, ja pod moją magiczną lupą tutaj spróbuję się jakoś dostać z nim. O, postawimy go sobie tutaj. Tak, ładnie, pięknie, elegancko. Ten grot mam za duży, muszę go zmienić na taki precyzyjny. Widzicie to? Widzicie to? Dobra, może będzie widać. Czyścimy i lecimy. Pyk, jest. Tutaj damy radę. Pyk, jest, dobra. Dołożę troszeczkę cyny. Minimalnie cyny, żeby to nam na 100% złapało. Pyk. Dobra, jest chyba przylutowane. Sprawdzę to sobie pod lupą. Dobra, siedzi, jest przylutowane. Zobaczcie, elegancko, profesjonalnie, jak to mówi Jarek. Elegancko, profesjonalnie. Czekajcie, to ostrość złapało, nie złapało. Dobra, umyję to, wyczyszczę. Matka, mój izopropanolek. Czyścimy. Tak się elektronika czyści. Nie można się z tym pierniczyć. Oczywiście wiadomo, nie stalową środką, ale taką plastikową jak najbardziej. Hot temp, można sobie to wysuszyć. Wszystko ładnie odparuje. Dobra, resztę już będziemy mieli za chwilę. Wycieramy to do szmaty. Jeszcze raz jedno sprawdzenie pod moją lupą zegarmistrzowską. Elegancko kondensatorek siedzi. Tu luty mamy dobrze, super. I wszystko nam się zmieści do obudowy, co mnie bardzo cieszy. Moi drodzy. Tak. Dobra, obcinam te wystające nóżki, bo one nie są nam potrzebne w ogóle. Pyk, pyk. Dobra, jeszcze tu kawałek. Dobra, będę musiał z tej strony poprawić to jeszcze. Dobra, pasty trochę, cyny i... Żeby ten lód był taki, wiecie, nie suchy. Nie suchy. Dobrze.
Tak miałem zrobić. O. Trochę cyny, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Świetnie. Czyścimy. A trzeba tam dolać, bo tam już pusto. Dobra, gdzie jest ta moja szczoteczka, ten pędzelek? O! Poszło mi to. Sorki. Na szczęście taka elektronika jest odporna na wstrząsy. Dobra, czyścimy. I co? Dobrze, chyba ten układ jest zaaplikowany tutaj, zobaczcie. Dobrze wygląda. Z drugiej strony tak, wyczyściłem. Podłączę przewody kolorami, żeby tak było. No, zobaczymy, no. Zadzwonię do pani, której mam to wymienić, no i... Zobaczymy, czy będzie działało. Kurczę. Dobra. Nie będę tutaj tego tą emalią do elektroniki smarował. Dobra, podłączam te przewody i zobaczymy, jak to będzie. Czy to będzie działało? O, na stole właśnie. Dobra, jeszcze raz. Plus minus i output signal. Dobra, gdzie ten przewód? Ten przewód mamy tutaj. O. On nam się schował tutaj do takiej koszulki. Muszę go troszeczkę obciąć. Dobra, jego obetnę na większej długości. Tą zewnętrzną izolację tego, gumową. O, właśnie. Wszystko mokre w środku. Kto to wymyśli, słuchajcie, bo to w tej całej obudowie ta wilgoć spływa do tego i to potem może... Dobra, może zostawię tą izolację, bo nie wiem, co producent miał na myśli, ale... Skoro tak jest, to niech tak jest. Ale powiem wam, że do dobrej klasy są zastosowane przewody, bo one są w środku ze sznurkiem. Wam zaraz pokażę, jak tylko obiorę z izolacji. One się tak nie rwą, wiecie? Są odporne na... Kuźwa, to takie zielone. Trochę są zaśniedziałe te przewody. Nie chciałbym tego przewodu wymienić, bo... Powiem wam szczerze, nie wiem, gdzie kupić taki miękki, fajny przewód w silikonie, 3-żyłowy. A tutaj, no dobra, zobaczymy, jak to pójdzie. Ja to spróbuję oblutować. Ja sobie te przewody... Ten przewód ma w środku sznurek w swojej strukturze, zobaczcie, ta linka. Dobra, ja to obcynuję, zobaczymy, jak to wyjdzie, czy to się nam uda w ogóle obcynować, bo to takie, kurde... Poza kamerą, moi drodzy, bo ja muszę się zbliżyć do tego naprawdę... Mój wzrok nie jest już sokoli, z racji mojego wieku i lat, które mam, więc muszę się tu posiłkować lampą i... Kurka wodna, to się nie chce lutować, moi kochani. Aja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 j
zdolność, że tak powiem. Dobra, pasta robi chyba robotę. Fajnie. O kurwa. To, żebym sobie tej pasty trochę tu za dużo dał. Dobra. Co powiem wam, ciężko z tymi przewodami. Ten jeden mi się udało troszeczkę jakby. No, jest syf, powiem wam. Jak je obczyścić tutaj? Najlepiej byłoby je zamoczyć w kwasie, nie?
Które się wyczyściły. Dobra, coś złapało. Jakaś cyna jest. Jeszcze raz próbujemy. Patrzcie, to takie kurde chamskie trochę. Moment, bo ja tutaj sobie tak nie radzę, moi drodzy. Oj. Dobra, obcynuję i wracam. Słuchajcie, tak mnie zdenerwował ten przewód, że postanowiłem go po prostu wymienić, bo zobaczcie, nie da się tego w ogóle zlutować, polutować, to było tak zaśniedziałe. No po prostu katastrofa, a poza tym w tym przewodzie, w tej całej izolacji gumowej było mnóstwo wody. Wydmuchałem tą wodę, powinno być ok. Więc zastosuję, nie wiem, czerwony, czarny i jeszcze dodatkowy czarny, żeby po prostu, zaznaczę to potem sobie co i jak, żeby było wiadomo co do czego i to będzie chyba najlepsze wyjście z sytuacji. No bo jak widzicie, no nie ma sensu się męczyć i to bez sensu cała robota. Dobra, ja to przylutuję i pokażę Wam już na końcu, jak to w całości wygląda, ok? Dobra, przylutowałem te nowe przewody, zobaczcie jak to wygląda. Dało się to na mnie przylutować, bo tamte to katastrofa totalna. Sprawdzę teraz ponownie, czy będzie wszystko ok. Więc tak, na tym przewodzie będę miał plus i sygnał. A na tym przewodzie będzie masa. Ja to sobie potem zaznaczę termokurczliwką, że ten czarny to jest masa. Ale zobaczymy zaraz. Ok, dobra. Podłączam zasilanie. Tu mamy plus. Minus. No Jezu, nalałem tu wody z tego nieszczęsnego przewodu. Syfu tu narobiłem sobie niepotrzebnie. Dajcie spokój. O! Posprzątamy szybko. Sorry moi drodzy, że tak zabawiam Was tym, ale no niestety muszę tu tutaj powycierać, bo jak mi się tutaj wszystko pomoczy, no to wiecie, tu jest elektronika. Musi być gitara. Dobra, sygnał podłączamy tutaj, sygnał mamy tutaj, ok, sprawdzamy, nie ma nic, magnes, o! Ja pierdzielę, zapomniałem, że to imadło jest metalowe, nie? Dobra, tak mocny ten magnes, że głowa boli, dobra, wyłazi, wylazł, dobra, jeszcze raz, zamknięty. Działa, moi drodzy, działa. Dobra, włożę to teraz do tej obudowy. Zobaczymy, jak to w obudowie się spisze. Tu mamy wszystko git. Miejsce na tyle, dobra, kondensator się mieści. Muszę to wcisnąć nieco głębiej, tak jak to było fabrycznie. O, tak, tak to było. Potem to zakleję tutaj silikonem. Zaleję to. Taką płynną masą silikonową. No i zobaczymy, no. Powinno trzymać, nie? Dobra, ja spróbuję to znowu, to włożę tutaj, o. I zobaczymy, czy jak pokręcimy śrubokrętem, o jest, działa, piszczy, kręcimy, dobra. Jest, działa, zobaczcie jak działa. Świetnie, moi drodzy, mamy to, jest to zrobione. Ja myślę, że już chyba wszystko będzie, ja tu na końcu sobie wtyczkę zakuję na nowo. Mam takie konektory. Założę tutaj tą izolację, tą termokurczliwkę chyba sobie na końcu pierw założył, żeby nam to fajnie trzymało wszystko. Zaraz to zrobię zresztą, a potem na końcu tym silikonem to zakleję. I co, zadzwonię do klientki, żeby sobie po to przyjechała? A po to, ze skuterem i zamontujemy to, zobaczymy. Na pewno będzie działało, jak tutaj działa, to musi działać, nie? Po prostu to tylko przecież impulsy. Licznika impulsów nie mam, a zresztą nie nakręciłbym tak szybko, żeby impulsy wytworzyć takie, żeby policzyć, no. Dobra. Moi kochani, no myślę, że to będzie wszystko działało. Sekundę, żeby nie było
że mówię do ściany. Tak. Moi drodzy, masakra jest, jak nie wiem, takie dwa małe gówna, tyle roboty przysporzyły, ale mamy to zrobione. Światło mam źle, nie? Patrzcie. Musiałbym sobie tutaj jakieś w tym moim studiu światło zrobić. Jakiś naświetlacz z tej strony, jak to mają. Jak miłość, nie? Nie, dobra. Planu nie zrobimy takiego, że tak powiem, stricte filmowego, bo to amatorski plan jest. Także tu sobie przykleję magnes. Także myślę, że będzie ok. Naprawiłem jeden czujnik, drugi czujnik. Podejrzewam, że to będzie działało, aczkolwiek jestem przekonany, że na 1000000% będzie działało. Moi drodzy, oczywiście, jeśli Wam się film podobał, proszę o łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Postaram się publikować więcej filmów. Nie wiem, no postaram się więcej. Jest dużo pracy, więc nie zawsze jest czas. Jest coś ciekawego, to postaram się to opublikować. Także, moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do następnego odcinka.